Wystarczy słowo, jakiś gest i dobrze wiesz, czego otrzymać na YouTubie nie chcesz. I choć prawo cytatu znasz, litera ta wzbudza na ciele dreszcze. P jak pozew, wiele przyczyn ma. P jak pozew, wywołuje strach. P jak pozew, absurdalny tak, gdy nim grożą, cały YouTube już dramę zna. Witam na kanale Ja Jestem Dramcia i dzisiaj po raz kolejny poruszę temat dram, które miały się skończyć w sądzie. Jeśli nie widzieliście poprzednich dram, to odsyłam, znajdują się one tutaj w rogu, a tymczasem przejdźmy do dzisiejszego odcinka. DJ Palaside vs. Wszyscy. We wrześniu 2017 roku DJ Palaside na jednym ze swoich live'ów powiedział, że dostał od widza nagranie, w którym ten zapowiedział, że chce odebrać sobie życie. Daniel stwierdził, że nie ma czasu iść na policję, ale jeśli ktoś z jego widzów ma, no to niech załatwi to za niego. Z tą policją, kurczę, powiem wam, naprawdę tam wiele czasu trzeba spędzić, nie? Serio. Może ktoś z was to będzie mógł zgłosić, pójść z tym zamiast mnie. Jak macie czas, to będę wam naprawdę wdzięczny. Bo, no niestety, ale no, ja wiem, że powinienem, że serio, że ja muszę i w ogóle i tak dalej, ale kurde. Ludzie widząc jego reakcję byli wściekli, że ten woli poświęcić czas na prowadzenie live'a niż zgłoszenie na policję potencjalnego samobójcy. Wiele osób go skrytykowało, czy to w komentarzach, czy nagrywając o nich filmy. Wśród twórców, którzy się wypowiedzieli, był chociażby Lakardum, Niediegetyczne czy Karioner. Wkrótce na jednym z kolejnych live'ów DJ zapowiedział, że będzie wysyłał pisma do youtuberów, którzy nie wyrazili się o nim pochlebnie, ale także, że komentarze nie są takie bezkarne. Nie będę mówił, z kim walczę i tak dalej. Aczkolwiek jest kilka osób, które dostaną ode mnie pismo. Tyle powiem. Słuchajcie, powiem wam tak. Będzie też pewne oświadczenie dla osób, które piszą negatywne komentarze, bo nie wiem, czy wiecie, ale nawet po negatywnych komentarzach na YouTubie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Było to o tyle ciekawe, że z jednej strony nie miał czasu, żeby pójść na policję w sprawie tego chłopaka, a z drugiej strony miał czas, żeby tworzyć pisma i wysyłać je do twórców. Co ciekawe, kanał Okiem Fabiana, czyli mój oczywiście, zapowiedział, że też pozwie Daniela do sądu za to, że nie udzielił chłopakowi pomocy. 18 września pojawiły się dwa filmy, na kanale Daniela oraz Gimpera. I od tego drugiego zacznijmy. Tomek wypowiedział się na temat Żyżeja, wypominając mu sytuację sprzed kilku lat. Moi drodzy, myślę, że reżim zostaje wprowadzony i mam was w dupie. W 2012 DJ Palaside pod falą krytyki określił wszystkich ludzi niezgadzających się z jego zdaniem mianem hejterów i zablokował łapki i komentarze na swoim kanale, co nazwał reżimem. Dla mnie to było komiczne, więc sobie pożartowałem, zrobiłem z tego nawet jakąś parodię. Bo dzisiejszy temat to temat Gimpera, moi drodzy. Postanowił zrobić sobie z tego parodię. Naruszył moje prawa autorskie, to po pierwsze, za co mógłby zostać ukarany. A w dalszej części materiału Gimper po prostu skrytykował ostatnie zachowania Żyżeja. Chłopak wysyła ci film, że autentycznie chce popełnić samobójstwo. A ty robisz z tego show z licznikiem subskrypcji i zbieraniem donate'ów. To show trwa 3 godziny, a ty w jego trakcie mówisz, że nie masz czasu poświęcić 3 godzin, by pójść na policję, żeby to zgłosić? Zarzucił mu brak pokory, poradził, aby udał się na policję w sprawie tamtego chłopaka, no i żeby wyciągnął wnioski ze swoich błędów. Więc Palaside, wyciągnij wreszcie wnioski z błędów, które popełniasz. Warto. Tymczasem na kanale Żyżeja pojawił się film pod tytułem Czy pozywam youtuberów? Wyjaśnienia. Daniel odparł zarzuty o pozwach, twierdząc, że on nic takiego nie powiedział. I chciałbym sprostować tutaj kilka istotnych kwestii, między innymi pozwów, które mają się pojawić, miały się pojawić. Ja nigdzie o takich pozwach nie mówiłem. W swoim filmie również przeprosił widzów. Na samym początku chciałbym was przeprosić, bo zjebałem w kwestii osoby, która wysłała do mnie filmik. A następnie zaznaczył, że pisma wcale nie muszą oznaczać sprawy w sądzie. Aczkolwiek jest kilka osób, które dostaną ode mnie pismo. Tyle powiem. Ten fragment, który zobaczyliście, zawierał słowo pismo. Że będę wysyłał pisma do osób, które gdzieś tam mnie zaatakowały. Ja nie powiedziałem, że będę wysyłał pozwy czy cokolwiek innego. To była reakcja obronna. To były prośby, wezwania do usunięcia filmów, które naruszają dobre imię. W polskim prawie macie taką notkę odnośnie tego,
że możecie się bronić. Ja jestem tylko człowiekiem. Nie, moi drodzy widzowie. Ja nikogo nie pozwałem i nikogo nie pozwię. Co do pozwu w kierunku widzów, Daniel powiedział, że źle go zrozumiano i tak naprawdę chodziło mu tylko o oświadczenie, ponieważ za takie komentarze widzowie też mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Tylko nikt się mnie nie zapytał o rozwinięcie tej kwestii. Nad tym bardzo ubolewam. Na końcu Daniel oznajmił, że chłopak żyje, cała sprawa i tak została zgłoszona na policję i wszystko się dobrze skończyło. Co z kwestią rzekomego samobójcy? Co się z nim stało? Wiecie, co się stało? Chłopak żyje. Nic mu nie jest. Swoją drogą to trochę brzmiało, jakby Żyżej miał pretensje, że ludzie mają pretensje, że on niby nie poszedł na policję, ale w sumie to sprawa dobrze się skończyła. Więc o co cała afera? No tak, bo jakby się nie skończyła dobrze, no to wtedy okej, wtedy możemy się czepiać. Ostatecznie drama ucichła, a do pozwów oczywiście nie doszło. Psycho Couple vs. Narcyz. Przenosimy się do 2020 roku. Mówiąc o Psycho Couple, można wymieniać szereg dram i kontrowersji z nimi związanych, ale jednego odmówić im nie można. Mają ogromny dystans do siebie. Żartuję. A tak serio, to oni naprawdę dążą do celu, bo oni sobie postawili, że nieważne jak, byleby o nich mówiono, no i rzeczywiście tak się dzieje. W dzisiejszych czasach godność nie zawsze jest pożądaną cechą w drodze do zostania celebrytą. W lutym 2020 roku wybuchła dość komiczna drama pomiędzy Psycho Couple a Narcyzem. Wszystko zaczęło się od tego, że Nikodem wypuścił diss, w którym obśmiał parę. Hej, ja jestem Kamil, a to moja żona Ola. Czasem mówi do mnie tato, ale my to nie patola. Psycho Couple na nas mówią, ta nazwa zobowiązuje. Psycho Kamil, psycho Ola, mózgu nam chyba brakuje. Ola i Kamil nie tyle obrazili się na ten diss, co zapowiedzieli, że pozwą Narcyza o zniesławienie. My właśnie wyszliśmy, o tutaj z tego miejsca. Jesteśmy już po spotkaniu z adwokatem i generalnie dzisiaj powiemy wam jeszcze, jak sobie to rozpiszemy, czego będziemy się domagać w postępowaniu. Oczywiście będziemy domagać się zadośćuczynienia finansowego, a kwota myślę, że no, będzie dla niektórych zaskakująca. Stwierdzili też, że nie można wykorzystywać czyjegoś wizerunku bez jego zgody. Chcielibyśmy też powiedzieć do innych twórców, że nie może się wykorzystywać sobie czyjegoś wizerunku bez jego zgody albo obrażać tej osoby w sieci, ponieważ mogą was za to czekać konsekwencje prawne. Co w kontekście tego, że są osobami publicznymi, no nie do końca tak działa. Niedługo później na Instagramie Psycho Couple pojawiły się żądania do Narcyza, wśród których były zapłata 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia, publiczne przeprosiny na wszystkich social mediach, czy też dożywotni zakaz udzielania się na wszystkich mediach społecznościowych. Na początku marca Nikodem nagrał dość specyficzne przeprosiny w kierunku Oli i Kamila. Z szacunkiem chciałbym jeszcze raz przeprosić za moje słowa i czyny. Błagam, przyjmijcie moje przeprosiny. Zaś para nagrała film sugerujący, że będą się odnosić do tych przeprosin, ale no z Oli i Kamila to są nieźli pranksterzy. My tu czekamy na jakąś odpowiedź, a oni wyskakują z czymś takim. A jeszcze chcieliśmy wam właśnie a propos tych przeprosin, to by mieć. Gdzie są te przeprosiny? Cześć, przepraszam za mój hejt na TikToku na was. Jest mi strasznie głupio. Szczęścia wam życzę i waszemu dziecku. Bardzo dziękujemy, wybaczamy ci, te przeprosiny wyglądają. Mnóstwo dostajemy takich wiadomości. Przepraszam za to, że was hejtowałam. Dostajemy tego mnóstwo na Instagramie i tak dalej. Przepraszam, że byłam... Na początku was nie znosiłem, ale szczerze przepraszam. Wybaczycie mi, proszę odpiszcie. Wybaczamy ci. Widać po prostu, że te wszystkie przeprosiny są po prostu szczere. Chwilę później Narcyz wrzucił kolejny diss. Jednak tym razem nie wyśmiewał Psycho Couple, a znajomych Nikodema, czyli Olka i Kamila. Olek, blok, Kamil, blok, TikTok, szok, bęc. Zamkniemy wam mordy, yes, 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 yes. Sto koła, patola, English perfect. Kamil, co slow-mo, bęc, 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 bęc. Sam Narcyz podkreślił w komentarzu, że piosenka wcale nie dotyczy Psycho Couple, a słowa wzięte od Oli i Kamila występują tam tylko ze względu na rymy. W międzyczasie Ola, korzystając z większego zainteresowania widzów, nagrała film pod tytułem Przez diss bolą mnie brzuch ciążowy, w którym wypowiedziała się tak. Czy bardzo stresowała cię sytuacja z tym dissem? Tak, bardzo mnie stresowała ta sytuacja, do tej pory mnie stresuje, a jeśli chodzi o ciążę, to stresowała mnie do tego stopnia, że miałam bóle brzucha. Więc mam nadzieję, że nic takiego się nie powtórzy, bo jest to po prostu okropne i okrutne, żeby robić coś takiego kobiecie w ciąży. Ostatecznie sprawa przycichła, a o rozprawie sądowej ani widu, ani słychu. I teraz możemy się tylko zastanawiać, czy Psycho Couple celowo chcieli postraszyć Narcyza, czy może rzeczywiście wstąpili na drogę prawną. Tę odpowiedź pozostawiam dla was.
Jak widzicie, wróciłam do was następnego dnia. Dalej moja twarz jest nieoświetlona, ale niedługo coś z tym zrobimy. Na koniec zostawiłam najgłośniejszą sprawę, która tyczyła się Atora i Gimpera. Nie byłam z tą dramą na bieżąco, ale starałam się zrobić jak najlepszy research, więc oczywiście przestrzegam, że może gdzieś się coś pomyliłam. Niemniej wszystkie linki do źródeł znajdziecie w opisie. Panowie poznali się w 2013 roku, kiedy Gimper miał około 100 tysięcy widzów, co dało Atorowi spory boost jego własnego kanału. Choć obecnie najstarszym filmem u Atora są Skutki klątwy Gimpera z sierpnia 2013 roku, to prawdopodobnie wcześniejsze filmy zostały usunięte. W grudniu 2014 roku odbyła się impreza o nazwie Yukon, której organizatorem był Ator. Podczas panelu z Isamu i Gimperem pewien chłopiec często wyrywał się ze swoimi komentarzami. W pewnym momencie Krzysiek zapytał chłopca, czy ten ogląda Tomka. I przyznaj się, oglądasz Gimpera, nie? Dzięki. Nie było za dużo przeklina. Widzisz? Mówiłem, że nie można przeklinać. To o dupie mówisz. Pojebało go co? Oto wyzwanie, na które wszyscy czekają. Nie, ty jesteś inteligentny. Isamu ma pokazać klatę. Po całym wydarzeniu chłopiec został nazwany Grubym z Yukonu, a na jego temat zaczęły powstawać memy oraz nawet gierki komputerowe. I chociaż Ator z Gimperem nagrywali wcześniej razem, to od Yukonu przestali, a ich relacja zdecydowanie oziębła. W marcu 2015 roku odbył się IEM, czyli taka impreza, na której były turnieje e-sportowe. Było tam mnóstwo youtuberów, m.in. Nitro, Gimper, Rezi, Mandio czy Ator. I chociaż Krzysiek dodawał filmy z tej imprezy, no to obecnie są one niedostępne, ale za to na kanale Prosto z Kartonu możemy zobaczyć z nim rozmowę. Ogólnie Krzysiek powiedział, że impreza mu się bardzo podobała, ale były straszne kolejki. I rzeczywiście, jak się poszuka w internecie, no to można zobaczyć, że te kolejki były strasznie długie. Na filmie z Atorem padły też takie słowa. Fajnie było, trochę osób mnie próbowało zmacać za tą dupę w zboczeńcy. Jak można takiego starego faceta macać za dupę? Jeśli jesteś facetem, który macał mnie za dupę, to przypominam, że Gimper obok. Krzysiek wspomniał też sytuację takiego młodego chłopca z IEM-u, który podżegany przez tłum zaczął obrażać i wyzywać starszego chłopaka z technikum. Nie płacz, proszę! Bo nie masz kasetę, twoja broń! Twoja broń! O tej akcji było dość głośno i wypowiadali się też o tym inni twórcy, m.in. Naruciak. Niestety przywoływany film przez Atora został przez niego usunięty, ale z tego co mówili inni twórcy, to Krzysiek pochwalił bierną postawę chłopaka, który nie dał się sprowokować. Przytoczyłam te dwie historie, bo one będą miały związek z tym, co później się wydarzyło, więc przenieśmy się do maja 2015 roku. Bowiem w ciągu kilku dni wyszło bardzo dużo brudów na temat znajomości z Atorem. Na grupie Reziego pojawił się wpis nawiązujący do Krzysztofa. Skrytykował jego postawę, gdy ten dodał Reziego do tytułu filmu, sugerując, że ten okrada dzieci. Remek stwierdził, że niektórzy youtuberzy zrobią wszystko, żeby zdobyć wyświetlenia. Tymczasem na hajsownikach Gimpera, czyli takiej grupie zrzeszającej jego fanów, pojawił się wpis na temat tagów, które dodaje Ator. Okazało się, że często w ogóle nie są związane z jego filmem, a mają na celu jedynie podpiąć się pod popularnych twórców. Następnie Ator dodał filmik, w którym się tłumaczy i przeprasza, ale niestety również został przez niego usunięty. Chłopaki, przepraszam was bardzo, że schrzaniłem. Chwilę później Nitro dodał film na swoim kanale. Opowiedział o swoich doświadczeniach z Atorem, m.in. jak dał mu administratora na swoim fanpage'u, na którym ten zaczął reklamować swoje vlogi i w pewnym momencie zaczął iść, jego zdaniem, w stronę Pudelka. Krzysztof chociażby dodał film o tytule Czy Wardęga nie żyje, ale on również nie jest już dostępny na YouTubie. No ja generalnie wtedy czułem dużą awersję co do jego filmów i postanowiłem, że niestety już nie chcę być z tym kojarzony, ponieważ jako, że wy tylko widzicie to, że Nitro Zyniak udostępnił film i widzicie jakiś film i nagle mówicie, kurwa, co ten Nitro udostępnia, Boże, co to jest, no chodzi na filmach i mówi, że ta strona wymusza kliknięcia, a wrzuca film, który jest zupełnie tym samym. Jako, że się wrzuca link i jeszcze to trzeba jakoś opisać, tak, żeby zachęcić widza, żeby kliknął w ten link. Bardzo mnie irytowało to, że na moim fanpage'u pisał z błędami ortograficznymi. Nitro skrytykował również organizację wspomnianego Yukonu. Jeśli chodzi o samą organizację, to na przykład na tych panelach było tak ciepło, że tam było 60 stopni. Jeszcze w bluzie tam siedziałem i mi się mózg gotował. Nawet na imprezie, na której miałam być bardzo szanowaną osobą, nie było picia i nie mogłam niczego zjeść. I oczywiście przekazałem swoje uwagi i takie zarzuty odnośnie organizacji do Atora. A także prowadzenie paneli przez Krzyśka, czy to, że ten wystawił ich w sprawie afterparty. Przyszedł na koniec imprezy, tak
takie full YOLO i... A, dobra, tu zamykałem. No to dzięki wszystkim, że wpadliście. Ja idę, bo jestem zmęczony. Sorry, nie takie były zakładania. Mieliśmy tutaj, nie wiem, porozmawiać, pobawić się, podyskutować, zjeść coś, napić się czegoś. Nie, wyrzucili nas tamtąd, zamykałem klub, możecie sobie stąd iść. Nitro wspomniał też to, że Ator miał załatwić nocleg kilku osobom w Katowicach, a jak przyszło co do czego, to niektórzy nie mieli gdzie spać i na szybko musieli szukać nowego noclegu. Sergiusz opowiedział też o niedoszłej współpracy z pewną firmą. W skrócie miał zrobić deal za 6000 zł, ale ktoś go wpisał na listę na inny deal, który miał zrobić za złotych 1000. Plan był taki, Ator chciał zrobić tak. Chciał klepnąć deala za, tam bodajże to było za 10 tysięcy i tam było jakieś 6 youtuberów wpisanych. I miało to polegać na tym, że tych 6 youtuberów, a właśnie jeśli ci youtuberzy, jeśli teraz oglądacie o tym nie wiedzieliście, no to piszcie do Atora, mieli wrzucić film, żeby zaprosić swoich widzów na swoje stoisko. Dobra, przyjdą ci ludzie i co będziecie robić? Co zrobicie na tym stoisku? On mówi, dobra, to ja dam wykład, jak się wybić na YouTubie. I oni tak, nie, spierdalej. I nie klepnęli mu tego. Ja generalnie bardzo, z tej kasy, z tych 10 koła miał pokryć hotel, tak? Ciesz się, że ci tego nie klepnęli, bo jeśli ty byś do mnie przyszedł i mi powiedział, że mam wrzucić film i bla, 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 to bym ci coś takiego zrobił. I generalnie byłem wtedy, można powiedzieć oficjalnie, że zostałem wydymany na 6 koła. Następnego dnia pojawiły się filmy na kanale Mandzia i Ignacego. Mandzia opowiedział o swoich doświadczeniach z Atorem. Zacząłem z nim współpracę w maju w sprawie właśnie tam, robiliśmy razem filmy dla Sony, to była akcja Minecraftem, kiedy jeszcze nagrywałem Minecrafta. Ogólnie sprawa zakończyła się tak, że filmy wyszły troszeczkę ciężko, bo to z mojej winy. Później się nie dogadaliśmy w sprawie umowy podpisania, ale obydwoje zawiniliśmy. Pogodziliśmy się w tym temacie, powiedzieliśmy, dobrze, nie będziemy ze sobą współpracować i tak dalej. I później się okazała bardzo niefajna rzecz, że niestety nie mam potwierdzenia tutaj od Sony, ale chociażby mam, ja chciałem współpracować z firmą Microsoft. Dowiedziałem się, że zostały wysyłane jakieś materiały promocyjne, zapewne również propozycje współpracy, nie do mnie, tylko do pana Krzysztofa Woźniaka. Ja nigdy, powtarzam, nie zostałem o tym poinformowany, że w ogóle taka firma chciała mi przesłać jakieś gratis lub się ze mną skontaktować, co ja uznałem, szczerze mówiąc, jako coś, co jest niezwykle słabe. Powiedział też, że po poznaniu się z Ignacym, Ator wysyła mu wiadomości, które miały go do niego zniechęcić. Ja wtedy poznałem jeszcze taką jedną osobę, albowiem Ignacego, kolegę Ignacego, którego serdecznie pozdrawiam, osobę, którą bardzo szanuję i w chwili, kiedy wyszedłem od Gimpera, ja dostałem na Facebooku wiadomości, które odradzały mi jakąkolwiek znajomość z Ignacem. Dowiedziałem się, że Gimper potajemnie podkochuje się w Ignacym, że nie powinienem mu ufać, że to jest manipulator, że on chce się wybić na wszystkich. Łukasz wspomniał też to, że Ator pisał do kolegi Gimpera, aby ten mu powiedział, że Mandzio nim manipuluje. Tymczasem tego samego dnia Ignacy dodał film. Na pytanie, czemu przez ten cały czas nikt nie wytknął Atorowi jego błędów, powiedział, że on w zeszłym roku mu zwrócił uwagę, a następnie pokazał maila, którego wysłał do Krzyśka w 2014 roku. Swoją drogą nie dostał na niego odpowiedzi. I tutaj pozwolę sobie przeczytać jego fragmenty. Wkurwiło mnie niesamowicie, że dopiero po samej imprezie byłeś w stanie powiedzieć Gimperowi, że zabrałeś mnie tylko i wyłącznie dlatego, że on tego chciał. Po ludzku boli mnie fakt, że sam proponowałeś mi stosunek menedżerski, promocję, bo ty też możesz zarobić, etc. A intencje były zgoła inne. Wielokrotnie dawałem ci furtkę, mówiąc, że zacznijmy ten stosunek za rok, daj mi czas się wybić i takie rozmowy prowadziliśmy kilkukrotnie. Za każdym razem utwierdzałeś mnie w przekonaniu, że wszystko jest okej i tak to będzie wyglądać. Uważam, że jak masz świetne wyczucie na stopie biznesowej, to w relacjach zarządzania grupą nie idzie ci najlepiej. Wciągnięcie większej ilości youtuberów w stosunek szef-pracownik odbije się kolosalną czkawką. Musisz mieć cholernie trudno umieć kłamać w żywe oczy, myślę, że aż tak bym nie potrafił. Może dlatego nigdy nie ukończę prawa albo nie osiągnę w biznesie sporego sukcesu. Po tej rozmowie panowie zerwali ze sobą kontakt, chociaż obaj przyjaźnili się z Gimperem. Gimper został postawiony między młotem a kowadłem, bo z jednej strony miał mnie, gdzie ja miałem jakieś zarzuty do Krzyśka, coś mi się nie podobało w jego działaniu, a z drugiej strony pana Woźniaka, który mówił, jakim jestem niewdzięcznikiem, jaką jestem gwiazdeczką, której po prostu się wszystko nie podoba i jęczy. To jest słowo klucz, jęczeć. Jeśli coś się nie podobało komukolwiek, to dostawało się jakby etykietkę jęczenia. Ignacy powiedział też, że Ator żalił się na jego temat innym twórcom, m.in. Mandziowi. A to, że Tomek przyjaźnił się z Ignacym, potrafi podciągnąć nawet pod zakochanie.
Ignacy wspomniał też o sytuacji ze Skyenem. Skyen, jeden z youtuberów, w nocy, jak się dowiedział, miał rozmowę z Krzyśkiem o tym, jaką jestem szują, jakim jestem, cytując, liszem, który wysysa siły życiowe. Nawet Skyen dowiedział się o takich straszliwych rzeczy o mnie. Dzwonił do Gimpera w nocy, żeby go ostrzec przede mną. Potem jeszcze mieliśmy rozmowę ze Skyenem, spotkaliśmy się przy wódce, gadaliśmy długo. Nawet po tym wszystkim, jeszcze jak już się skonfrontowaliśmy ze Skyenem, miałem przyjemność jechać z Krzyśkiem 40 minut metrem. I facet przez 40 bity minut jechał mi wprost o tym, jak Skyen zakręcił, jak manipulował, jak to on jednak wszystko rozgadał, on przekręcił, bo Krzysiek tak na pewno by nigdy nie powiedział. No, ale jednak powiedział. Te wszystkie zarzuty miał pokazać, że Ator zachowuje się żałośnie i robi z siebie ofiarę. Chwilę później Gimper dodał film na swoim kanale. Potwierdził słowa pozostałych osób, które się wypowiadały o Atorze, zaświadczając, że mówią prawdę. Na pytanie, dlaczego swoich problemów nie załatwiali prywatnie, Tomek powiedział, że powiedzenie Krzyśkowi Atorowi prywatnie czegokolwiek, że moim zdaniem, będę tutaj mówił jakby ze swojej perspektywy, że moim zdaniem coś robi nie tak, kończyło się albo zbagatelizowaniem tego, albo praktycznie zawsze kończyło się odebraniem tego jako atak, tak? Wielokrotnie powtarzałem, że różne rzeczy mi nie pasują w trakcie naszej współpracy. Albo kończyło się to kłótnią, albo kończyło się to właśnie taką postawą: a Tomek, daj spokój, jęczysz jak baba, a coś tam, no to co teraz, i ty będziesz mnie atakował. Takie też budowanie poczucia winy, czy branie na litość się pojawiało. Gimper wspomniał też, że kiedy w styczniu skończył współpracę z Atorem, wysłał mu bardzo długą wiadomość krytykującą jego zachowania. Na co Ator odparł, że Tomkowi odwaliło i że jęczy jak baba. Tomek przytoczył też kilka zachowań Atora, które jego zdaniem nie były w porządku. Chociażby to, że Gimper, będąc z nim na koleżeńskiej stopie, powiedział o swoim kompleksie z zębami, co Ator zamiast zachować dla siebie, wykorzystał w filmie, wrzucając to dodatkowo w tytuł Gruby z Yukonu, kompleksy Gimpera. Tam film trwał 20 minut i on 5 minut opowiadał o dokładnie wszystko, co ja mu powiedziałem, o jakichś tam moich prywatnych kompleksach na ten temat, o wszystkich zachowaniach, które ja podejmuję, żeby gdzieś tam to zakryć, tak? I no, kurde, to było słabe, tak mi się wydaje, że tak się nie robi. On miał straszny, cholerny kompleks tych krzywych zębów i po prostu nie można było pokazywać tych jego krzywych zębów. Tomek odniósł się też do sytuacji ze Skyenem i nagadywaniem na Ignacego. Wydawało mi się, że okej, pocięliście się gdzieś tam na IM-ie, Ignacy ci na wiele rzeczy zwrócił uwagę, ty nie miałeś ochoty tego ruszać, masz o nim pewne zdanie, nie moja sprawa. Nie? Natomiast no, to chyba nie jest okej. I gość mi się zarzekał x razy po prostu, że ja nic takiego nie rozpowiadam, ja tego nie robię. Mówię, no okej, no skoro się zarzekasz, kurde, 5, 10, 15 razy, no niech tak będzie, nie? To jakby jest klasyczna linia obrony Atora zawsze, że ktoś coś wymyślił, bo chce jego zniszczyć, że Skyen to wymyślił, by zniszczyć naszą przyjaźń. Po czasie zaczęło wychodzić od Mandzia i od masy innych osób, że Ator tak wypisywał do naprawdę dużej ilości osób takie rzeczy. Screeny są na filmie Ignacego. Gimper przytoczył też historię, która jego zdaniem pokazywała, że Ator bierze ludzi na litość i robi z siebie ofiarę. No i oczywiście zarzucono mu kłamstwa i manipulacje. Gość wychodzi przed aferę z tagami i raz mówi, że to on wrzuca tagi, raz mówi, że nie on, gdzieś tam się miesza w tym wszystkim. Później wychodzi przed kamerę i on mówi, że on nic nie zrobił, bo jest dobrym człowiekiem z zasadami, a później wychodzi przed kamerę i jednak przeprasza, bo spieprzył. A co do przeprosin, Gimper stwierdził, że nie są one szczere, ponieważ Ator wysyłał takie same do każdego. A w momencie, kiedy zaczął walić mu się kanał i kiedy dostał 7000 unsubów jednego dnia, wysłał nagle maila z przeprosinami. I dlaczego ja wiem, że one są nieszczere? Bo Primo wysłał je do wszystkich i Sekundo wysłał przeprosiny tylko w tych sprawach, o których wiedział, że ja na 100% wiem. Ostatnim zarzutem Tomka było to, że jego zdaniem treści, które dodaje Krzysiek, są szkodliwe. Tak, zaczynając od sytuacji z młodym IM-u, gdzie Ator promował ewidentnie postawę bierności wobec agresji. No, sorry, ale jeżeli wrzuca film, gdzie mówi, że no typ stał z rękami w kieszeni i nie reagował i to jest dobrze, bądźmy bierni wobec agresji, niech on stanie przed wszystkimi ludźmi gnębionymi w szkołach, którzy są bierni wobec tego, jak rówieśnicy ich traktują, i to kończy się albo samobójstwami, albo przepisaniem się do innej szkoły, albo czasami kończy się tak, że gość jest linczowany na śmierć. No różnie się to kończy, to jest bardzo głęboki temat. A także to, że podobno Krzysiek nie zachowywał się w porządku do swoich własnych widzów. To, co dzieje się od samego początku tej akcji na jego grupie, zakrawa o żałość. Po prostu idźcie, walczcie na hajsownikach i wyzywajcie, mimo że dostajecie bany. Pozdrawiam wszystkich dobrych widzów, którzy mnie zdradzili. Banowanie wszystkich osób, które mają odmienne poglądy od niego. Określanie osób, które nie wierzą jego wersji wydarzeń, którą w sumie ciężko wydarzyć, bo przedstawił przynajmniej trzy różne, określanie ich zdrajcami publicznie.
Niestety na playliście o nazwie Ator niektóre filmiki są prywatne, więc siłą rzeczy się do nich nie odniosę. Nie znalazłam też odpowiedzi Atora na zarzuty wszystkich panów, chociaż wierzę, że mógł powstać taki film i jest on teraz na przykład usunięty. Za to po sieci zaczęły krążyć plotki o tym, że Ator zamierza pozwać Gimpera, a także wyciekło nagranie z IM-u, na którym można posłuchać, jak Ator się o nim wypowiada. Słuchaj, rzucaj wszystko. Każdy się na początku promuje na cudzych tagach. To nic złego jest. Ja się promowałem na małym kanale. Znaczy ja wiem, mniej więcej widziałem. Od Gimpera to wszystko wyszło. No. To jest nic złego. Każdy tak robił. No. Dodatkowo zaczęły powstawać memy na temat Atora oraz krótkie gierki komputerowe. No nie, halo, Ator mnie zmiażdżył argumentami. Halo, proszę przestać. A co ja mam mu zrobić? Ja mam mu te łapki rozwalić? Czy jego kurwa hawajską koszulę? Idziemy o rok do przodu. 17 marca 2016 roku na kanale Atora pojawił się film Tak, pozwałem Gimpera, w którym możemy posłuchać o relacji obu panów z perspektywy Krzysztofa. Tak, pozwałem Gimpera. Pozwałem go 9 października 2015 roku. Jak się dowiadujemy niecałe pół roku po wspomnianych filmach, Ator stwierdził, że pozwie Gimpera. Powiedział, że czuł się fatalnie i długo milczał, co według niektórych było argumentem o jego winie. Zarzucił Nitrowi pomówienia. Ta wypowiedź również zawiera cały szereg obrzydliwych pomówień. Że niby kupuje jakieś artykuły sponsorowane w portalach. Nigdy w życiu nie kupowałem ani jednego artykułu sponsorowanego. A także zwrócił uwagę na to, że jak zaczęły krążyć plotki o pozwie, to niektórzy twórcy wycofali się ze swoich filmów i je poukrywali. To na przykład jest film z Kayena. Jak widzicie, film jest prywatny, nie można go już obejrzeć. To natomiast jest film Isamu, który nagle zyskał głośną muzykę zagłuszającą słowa Szymona. Zarzucił też Gimperowi to, że usunął niektóre filmy, które nie były wspomniane w pozwie, co zdaniem Atora miało świadczyć o tym, że ten myśli, że uniknie odpowiedzialności. Na tym odcinku obrażał nawet moich rodziców. Ale cię rozkurwie, śmieciu! Ale pękniesz! Ale on pęknie! Kurwo, pękniesz jak kondom starym woźniaka, nie? Koniec! Wspomniał też o Jacku Gadowskim, nie wiem czy tak to się wymawia, który nagrał film z Gimperem, potem go ukrył, a po pół roku reuploadował go w skróconej wersji. Uwaga! Już po nagraniu tego filmu, ale przed jego wyemitowaniem, Jacek zdecydował się jednak opublikować film. Jak sam pisze, nie wie dlaczego dopiero teraz. Ja się domyślam, ale zachowam to dla siebie. Upublicznienie filmu po 6 miesiącach nie zmienia nic z wartości merytorycznej, jaką za chwilę usłyszycie, włącznie z pytaniem, dlaczego oryginalna wersja z kwietnia ciągle jest prywatna. To jest jeden monitor kupiony, ten jest kradziony. Ten ukradłem przyjacielowi po prostu, bo zerwaliśmy współpracę i mówię, ukradłem monitor na koniec współpracy. No i dzięki temu mam dwa. Warto go porównać w kontekście tego. Dobra. Jedziemy po monitor do Atora. Nie w taką pogodę. Ator powiedział też, że nastąpiła masowa nagonka na niego, bo 7 youtuberów w tym samym czasie nagrało na niego filmy. Pokazał też screeny rozmowy z Microsoftem odnośnie sprzętu dla Mandzia i zarzucił też, że dlaczego nikt nie zadał sobie pytania, czemu Nitro nie kupił własnego jedzenia, jak mu nie smakowało to od Atora i czemu nie pokazał dowodu na to, że Ator coś ukradł. Krzysztof powiedział też, że popełnił masę błędów, bo był zaszczuty i że publicznie przeprosił tylko dlatego, że go do tego nakłoniono. Ja po prostu przypominam sobie w tej chwili ostatni rok, który był dla mnie niesamowitym koszmarem, tak? Krzyśku, za chwilę będą na ciebie hejty, przeproś, to ci odpuszczą. Działając w stresie, zrobiłem to. Nie wiedząc nawet, za co przepraszam. Dlatego tam były samoogólniki w tych przeprosinach. No bo nie wiedziałem, za co, tak? Zrobiłem to, bo chciałem załagodzić sprawę. Powiedział, że działał w dobrej wierze, ale zostało to wykorzystane przeciwko niemu. Te moje przeprosiny to były jak przeprosiny tego faceta skatowanego przez straż miejską. Gdy zaczęli go bić, też ich przeprosił, byle tylko dali mu spokój. Ator dodał też, że po przeprosinach wyszydzano go, nękano i mu dokuczano. Za przykład podając Gimpera. To jest Ator? Ty broda ta gruba, kurwo. Martwa. O! Zniszczyłem ci piąskę, frajerze! Idź się, kurwo, pocić gdzie indziej. Jako dowód swojej niewinności Ator pokazał screeny rozmów z administratorką Tomka. Gimper w swoim filmie powiedział wam, że... Do tej pory gdzieś stałem z boku. Tak, jasne. Stał z boku. Marta B. pisze do mnie sama z siebie 3 maja na pytanie, bardzo Gimper najeżdża?
będzie po mnie? Marta odpowiada, nie mam pojęcia. Tomek ludzi nakręca, sam widzisz, że nawet Szymański się w to wkręcił. Nawet Nitro zaczyna. To prawda, że Gimper uznał, że chce mnie zniszczyć? Odpowiedź, w sumie tak. Tak po prostu zniszczyć? Smutna minka. Skąd wiesz? Powiedział mi. Przepraszam, ale nie wiedziałam, czy mam ci mówić, czy nie. Jest jakiś sposób, aby się z nim dogadać? Zobaczcie, ja się chcę dogadać. Szczerze nie mam pojęcia. Nie wypytywałam go, bo trochę się boję. Ona się boi. Czy zniszczy mnie dla swojej własnej satysfakcji? Tak to czuję, smutna minka. To jak? Stał z boku, czy ludzi nakręcał? Stał z boku, czy dokładnie wiedział wcześniej, co i kiedy się wydarzy? Stał z boku, czy chciał mnie zniszczyć? Krzysztof wyciągnął też to, że chyba nie był takim potworem, skoro po zerwaniu współpracy Gimper wypowiadał się o nim pozytywnie. Tez pojawiło się po vlogu Atora. Ja go lubię i szanuję. Ator powiedział, że ta drama nie zaczęła się od niego, ale on chce to wszystko zakończyć, aby oczyścić swoje dobre imię. Dodał też, że przez rok próbował się spotkać i porozmawiać, ale nikt mu nie odpowiedział. A, i że jest pewien swojej wygranej w sądzie, ponieważ jego adwokat w ramach wynagrodzenia chciałby uzyskać procent od odszkodowania, które mogliby uzyskać w sprawie. Ator wspomniał też, że jedno spotkanie już się odbyło i że Mandzio nawet wrzucił na ten temat film. Rozjebać się zaraz może za chwilę coś innego. Zastanawia mnie, co miał na myśli Rojo. Kogo miał na myśli? A także, że inni przychodzili do niego po pomoc, a ten pomagał im bezinteresownie i za darmo. Gdy ja potrzebowałem pomocy, to odwróciły się ode mnie plecami lub co gorsza, dla zysku. Dla cynicznego zysku wbiły mi nóż plecy. Krzysztof wypomniał też, że przez hejt rocznie 180 dzieci odbiera sobie życie i przyznał, że doskonale wie, jak się czuje osoba z depresją. Jeszcze tego samego dnia film Atora został zdjęty przez sieć partnerską, do której należał Gimper. Nie, nie usunąłem tego filmu. Został on zdjęty przez Agorę, która zrzesza m.in. Gimpera. Rzekomo mój film naruszał prawa autorskie. Dla mnie jednak jest to zwyczajne pozbawienie prawa do obrony. Ator wspomniał też, że Wardęga miał kiedyś problemy z tą siecią, o czym sam mu napisał w komentarzu. Obecnie oba filmy są publiczne i znajdują się na kanale Krzyśka. Dzień później Gimper dodał film pod tytułem Gimper vs. Ator. Screeny, dowody, cała historia. Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że 35-letni żonaty zresztą facet popadł w depresję, bo grupa youtuberów, których oszukiwał i okłamywał przez czas trwania współpracy z nimi, zdecydowała się powiedzieć o tym publicznie. Tomek poinformował, że to nie on zdjął film Atora, a to sieć zadziałała automatycznie. A następnie zarzucił, że Krzysztof kłamał, mówiąc, że chciał się z nim skontaktować oraz że niesłusznie wypierał się tego, że oczerniał innych ludzi za plecami. Zostały mi udostępnione rozmowy, w których Ator faktycznie oczerniał mojego przyjaciela, kolegę Ignacego i to dosyć mocno. Natomiast kiedy rozmawialiśmy, on prosto w oczy wypierał się tego. Gimper wyciągnął też pewną rozmowę jego administratora z Atorem, gdy ten zapomniał, że nie wyłączył mikrofonu. No wiesz, ale ja mam do ciebie pretensji, nie? Tylko tak staram ci się tłumaczyć. Dobra, trzymaj się, do zobaczenia. Dziękuję ci pięknie. No, hej, hej, papa. Ten te głupie śmieci. Co? Nic. Tak, w sumie gówniarz, gówno może ich admin na tym spiku, ale może im trochę do rozumu przemówi, no. Przyznał też, że jego relacja z Atorem spowodowała zastój na kanale, a on sam stał się nieufny wobec innych i bardzo podatny na to, co mówił mu Krzysiek. Końcowo doprowadziło go do takiego stanu, że poszedł na terapię, na której stwierdzono mu stany depresyjno-lękowe. Na zarzuty Atora odnośnie rozmowy z administratorką Tomka, ten powiedział, że tak naprawdę to był wielki prank. Przesądzać i udowadniać to, że cała ta akcja była jakimś mistycznym planem, który ja stworzyłem, żeby zniszczyć tutaj małego człowieka zasadami, ma być rozmowa z Martą, z administratorką, bo dokładnie w tym momencie, z tego dnia, z tej godziny, kiedy Krzysiek właśnie wrzucił te screen, co ona pisze, to ona dokładnie w tym momencie pisała ze mną i to wszystko wymyślaliśmy na bieżąco. Co do nagrania z ukrytej kamery, gdy Ator wyśmiewa się, że wybił się na Tomku, ten odparł, że boli go to, że wypowiada się o nim w taki sposób, choć tyle mu zawdzięcza i uważa go za przyjaciela. To boli w środku. Człowiekowi wali się jakiekolwiek zaufanie do najbliższych osób w tym momencie. Niech za określenie skali jakby zniszczeń, które się dokonują w psychice po takim wydarzeniu, posłuży najlepiej fakt, że ja od tamtego czasu cały czas jestem praktycznie na różnych formach psychoterapii. Na koniec dodał, że złożył odpowiedź na pozew i że nikomu nie życzy takiego przyjaciela, który wbija nóż w plecy i pozywa na 120 tysięcy złotych.
Następnego dnia pojawiła się odpowiedź Atora. Stwierdził, że Agora usunęła mu film, bo był tak dobry i merytoryczny, i że Gimper kłamie, mówiąc, że usunął mu go automat, bo ten w panelu twórcy ma napisane, że treści wykryto ręcznie. Ator oczywiście nie zgodził się z filmem Tomka i zarzucił mu hipokryzję. Najpierw Tomek wyśmiewa stany depresyjne, a za chwilę sam się żali, że je ma. W filmie Zmaja, o mnie, mówi, że branie ludzi na litość to świństwo, a potem sam to robi, podpierając się zaświadczeniami i lekami. Dodał też, że rozniósłby film Gimpera w proch swoimi argumentami, ale musiałby przytaczać jego wypowiedzi, za co na pewno usunięto by mu film, a końcowo kanał. No i zarzucił Gimperowi, że ten w ogóle nie odniósł się do sprawy usuniętych filmów i tych zmodyfikowanych. To jak? Chwilowa emocjonalna reakcja, czy merytoryczne, wielomiesięczne działanie? No albo, albo, prawda? Dla mnie jego film to przyznanie się do winy i próba wytłumaczenia, że mu wolno. Nie, nie wolno mu. Co do zarzutów o odrzucone mediacje, Ator powiedział, że mediacje to procedura prawna, która kosztuje i za którą ja musiałbym zapłacić. Tego już wam Tomek nie powiedział, prawda? Mediacje opóźniają proces, czyli czekałbym dodatkowe miesiące na sprawiedliwość. Tego też wam nie powiedziano, prawda? Mediacje można też w każdej chwili zerwać, bez konsekwencji, bez jakichkolwiek konsekwencji. Czyli Tomek mógłby poznać moje dowody, a potem zerwać mediację i wykorzystać tą wiedzę w sądzie. Jednocześnie powiedział, że owszem, mogą się spotkać, ale nie w formie mediacji. Na temat wspomnianej administratorki Tomka i wielkiego wkrętu, Ator powiedział, że powiedz mi, jak można sobie żartować, uprzedzając o faktach, które rzeczywiście nastąpiły. Skąd Marta wiedziała o Nitro? Skąd wiedziała, co nastąpi 6 maja 2015 wieczorem? Skąd wiedziała to wcześniej? Czemu wstawiłem fragmenty o tym, że Tomek chce mnie zniszczyć, że Marta się go boi, a nie wstawiłem tych w tak zwanych wkrętów, jak to się teraz mówi? Odpowiedź jest prosta. Gdyż zaraz później, czemu go Tomek oczywiście nie pokazał, była ta rozmowa. No i jak widać, chyba jednak wkręt się nie udał. Ator zwrócił się też do Tomka z pytaniem, skąd ma te screeny rozmów z jego fanpage'y. Podaje się za kogoś innego, kiedy nie chce odpisać. Pisze, że jest aktualnie na pogotowiu, wysyłając to ze swojego normalnego konta. Pisze, że dostaje 1500 wiadomości dziennie, że jest bardzo zapracowany, kiedy w rzeczywistości tych wiadomości przychodziło kilkanaście do kilkudziesiąt. O tych screenach widać, że osoba, która je robiła, jest zalogowana jako ja, zalogowana na moje konto. Czyli co? Sam zrobiłem te screeny? Brednia. Prędzej jest to fake lub ktoś, kto mnie nie lubi, włamał mi się na fanpage, sam to pisał, a potem zrobił screeny i mi wysłał. A także dodał, że w zawartym pozwie najbardziej będzie mu zależało na przeprosinach Gimpera na temat kłamstw na jego temat. Stwierdził też, że to, że Tomek go wypromował, nie daje mu przyzwolenia na niszczenie go oraz, że po zerwaniu znajomości radził sobie dużo lepiej. Tuż przed rozpoczęciem niszczenia mnie miałem nawet 600 nowych subskrypcji dziennie. Działo się też między innymi dlatego, że miałem czas rozwijać mój kanał, a nie musiałem wiecznie się wam wysługiwać i spełniać przysług dla przeróżnych ludzi, za które nigdy nikt z was nie płacił. No i dodał, że Gimper miał z niego korzyści materialne. Swoją drogą, jako ciekawostkę, pokażę wam, jakie tagi dodał pod tym filmem Ator. Moim ulubieńcem jest ostatni. I co się gapisz? Lepiej sprawdź tagi swoich bożków. Na chwilę drama ucichła, aż do maja. Wtedy też pojawił się materiał na TVN-ie odnośnie tej całej dramy i sprawy w sądzie. I cały materiał był tak skonstruowany, aby przedstawić perspektywę Atora. Było o tym na przykład, że Gimper wyzywa i obraża ludzi w sieci, czy o chłopcu z Yukonu. Co ciekawe, jeden z dziennikarzy przeprowadził rozmowę w domu Gimpera, którą końcowo opublikowano bez jego zgody, a na jego samego nałożono cenzurę. I nie tylko zmodulowano mu głos czy zablurowano twarz, ale też nie podano jego pełnych danych. No tyle, że w pozostałych fragmentach reportażu chyba o tym zapomnieli. Był tam też temat pozwu Atora oraz krytyka skierowana do kilku twórców. Isamu albo Isamu Pompa to ksywa innego znanego youtubera. Może się pochwalić ponad milionową stałą widownią, którą podobnie jak Gimper nakręca do hejtu. Nienawidzę cyganów i chuj. Tak mi dopomóż jebać prudasów. Amen. Isamu to jest ten słynny człowiek, który na kilku dużych imprezach zorganizował te festiwale nienawiści pod tytułem Łubu Dubu Jebać Fubu. W świecie internetowego show zasady świata dorosłych tracą swoje znaczenie.
Nie o co wiem, ci chodzi? Co chcesz przekazać przez to, że hajlujesz? Jakby nie ma sensu inaczej. Stop. Skupianie się na samym geście bez opisania kontekstu sytuacji jest moim zdaniem w tym momencie totalnie bez sensu. Tak? No jest jakiś tam taniec sobie. Pewnie. Hajlujesz. I to jest satyra? To nie jest materiał dla dzieci przede wszystkim. To jest robienie głupoty w internecie po prostu, tak? Cały materiał był bardzo głośny w sieci i już kilka dni później Gimper nagrał swoją odpowiedź. Jak możecie się domyślać, ten vlog będzie też niejako pewną odpowiedzią na materiał, który został wyemitowany niedawno i przedstawiał mnie oraz was jako moją widownię w bardzo negatywnym świetle. Tomek przyznał, że niektóre jego filmy były zbyt ostre i rzeczywiście niektórzy mogli się poczuć urażeni, ale te filmy stanowią tylko ułamek jego twórczości i zostały usunięte. Zostały pominięte vlogi, w których piętnuję agresję, zostały pominięte vlogi, w których wypowiadałem się na tematy mówiące o tym, żeby być pozytywnym. Zostały natomiast przytoczone te fragmenty, które były żartami, przedstawiając je jako coś demoralizującego. Tomek dodał też, że pominięto wszystkie akcje charytatywne, w których brał udział i chociażby fakt, że wspiera pasję swoich widzów. Na temat braku zgody o opublikowanie materiału, Gimper powiedział tak. Nie udzieliłem jej, ponieważ w momencie, kiedy poprosiłem reportera, by podał mi kontekst, w jakim zostaną użyte moje wypowiedzi, niestety poinformował mnie, że nie może mi takiego kontekstu przedstawić. W związku z tym mógłby ich użyć w jakikolwiek sposób i to jest coś, na co ja nie mogłem się w żaden sposób zgodzić, ponieważ mógłbym zostać zmontowany w zupełnie inny materiał i sens moich wypowiedzi tym bardziej zostałby zmieniony. Dodał też, że pani, która do niego dzwoniła, aby się umówić na wywiad, powiedziała, że będzie on bardzo miły i że będzie dotyczył jego pasji. Gimper sprawdził też, w jakim wieku są jego odbiorcy, co dało mu wynik przeważający dla grupy 15+, i przedstawił przykład South Parka jako kreskówki dla starszych, którą oglądają dzieciaki. Miało to zobrazować problem, że nawet jak się oznacza treści dla dorosłych, to dzieciaki i tak mogą je obejrzeć. Tomek stwierdził, że będzie dodawać oznaczenia, do jakich widzów są skierowane jego filmy, oraz wysnuł wnioski, że rodzice zbyt mało uwagi poświęcają, aby sprawdzić, co ich dzieci oglądają w sieci. Ta drama działała trochę sinusoidalnie. Najpierw było głośno, potem było cicho, potem znowu głośno, potem znowu cicho, a potem znowu głośno. Niemniej czas leciał, a ludzie powoli zapominali o sprawie. Mogliśmy jednak do niej wrócić 1 stycznia 2019 roku, kiedy Tomek rozliczał się ze swoją przeszłością. I to, co chcę powiedzieć, to fakt, że od tamtych wydarzeń bardzo dużo się we mnie zmieniło. Tomek powiedział, że bardzo go frustrowała łatka, która została do niego przypięta przez ostatnie lata i że pomyślał, że będzie robił po prostu lepsze materiały, które spowodują, że przekona do siebie odbiorców. Gimper powiedział też, że mimo, że nie przegrał sprawy w sądzie, bo jeszcze ona dalej trwa, to chciałby przeprosić. Nie zdawałem sobie sprawy w pewnym momencie, że za zwiększaniem się tych liczb idzie zwiększanie się dotarcia do ludzi. I chciałem to powiedzieć, nie z punktu widzenia chwalenia się, że ale jestem zajebisty, tylko z punktu widzenia odpowiedzialności i tego, do jakiego etapu to doszło. Zaczynając, chciałbym przeprosić wszystkie osoby, które być może kiedykolwiek poczuły się źle, oglądając jakikolwiek z moich wcześniejszych filmów. Pomimo, że nigdy nie miałem złej intencji przy tym, co nagrywałem, to zdaję sobie sprawę, że była część osób, która mogła czuć się tym urażona. Chciałem powiedzieć, że jest mi za to wstyd i przepraszam. I jedną osobę chciałbym przeprosić imiennie. Ator. Krzyśku. Jest jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, którą powiedziałem ci już prywatnie w trakcie rozmów, ale wiem, że jesteś osobą, której zależy na tym, żebym powiedział to publicznie. I chciałem powiedzieć, że jakby czuję, że chcę to zrobić. Chciałem cię przeprosić. Jeżeli kiedykolwiek poczułeś się źle z czymkolwiek, co powiedziałem prywatnie lub publicznie, to przepraszam. Jeśli chodzi o Atora, to w marcu 2019 roku w jednym ze swoich filmów wypowiedział się o swojej przeszłości. Drugie pytanie, które wstawił Kacper Nowak. Czy uważasz, że gdyby nie zawirowania z przeszłości, byłbyś teraz popularniejszy i lepiej sytuowany na YouTubie? Tak, oczywiście, że tak. To nawet nie uważam, tylko mam ku temu stuprocentową pewność. No, każdy, kto interesuje się tym, co się dzieje chociażby na świecie, wie, jak bardzo wielu ludzi jest bezkrytycznych względem sił medialnych, tak to nazwijmy, jak im ślepo wierzy, jak bardzo każdego można oszkalować i ten ktoś jak się potem będzie bronił, zwłaszcza tak jak ja się próbowałem bronić, czyli pokazując dowody, fakty, merytorykę, jak ten człowiek jest jeszcze bardziej szkalowany. Cisza, cisza, cisza i nagle bach, po kilku miesiącach, nawet powiedziałbym wielu miesiącach, jak jeden mąż, wielu ludzi, jeden po drugim. Jeśli się zastanawiacie, jak ta sprawa się skończyła, no to niestety was rozczaruję, ponieważ ona dalej trwa.
A jeśli chcielibyście usłyszeć, co Gimper ma do powiedzenia po tych wszystkich latach, to zapraszam na jego rozmowę z Unboxalem. Jak będę mieć już link, to znajdziecie go tutaj w rogu ekranu. I na tym zakończę drugą część pozwów. Oczywiście spraw związanych z aspektem sądowym było znacznie więcej. Jeśli chcielibyście usłyszeć jeszcze więcej, no to możecie napisać w komentarzu. Tymczasem ja dziękuję moim wspierającym za wsparcie kanału. Jesteście tutaj i tutaj. Bardzo Wam dziękuję. Naprawdę, serduszko mi się raduje, że ktoś mnie chce wspierać. Zapraszam też na mojego Instagrama, Discorda oraz fanpage'a. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Bez odbioru.